wschód bardziej bliski, czyli vlog z krainy ojców. W dalszym ciągu chciałbym o inkulturacji, być może trochę humorystycznie. Teraz ojciec Kwiatkowski, vlog wschód bardziej bliski, wschód bardziej bliski, czyli vlog z krainy ojców. Mówiąc o, o tej sprawie wchodzenia w realia kraju, który jest Odmienne oczywiście są wyobrażenia o tym kraju. No i tutaj mogą być zderzenia, zderzenia dramatyczne albo zda, zderzenia humorystyczne. Nie wiem jak nazwać to wyobrażenie, ale u nas pokutuje takie przekonanie, że jadąc na Bliski Wschód, takiego kraju jak Syria, gdzie 70% to pustynia, gdzie ropa naftowa, to oczywiście muszą być wielbłądy. No, i oczywiście bardzo gorąco, i absolutnie nie myśli się o tym, że może być zimno. Nie ma Europejczyka, który by nie narzekał na zimno, będąc w tych tak zwanych ciepłych krajach. Jedno z pierwszych też spostrzeżeń, powtarzali mi to wszyscy, to często używane wyrazy, na przykład bukra. Bukra to znaczy jutro. No i jeśli ktoś jest formalistą i, i załatwia jakąś sprawę i, i mówią mu bukra, no to on sobie rejestruje w swojej pamięci, że to bukra, to jutro. Przychodzi jutro, już taki pewny, że teraz załatwi sprawę. A tam rozkładają ręce i mówią, no jak to, przecież mówili mu bukra. No tak, bukra, to jutro. No ale to jutro jest takie rozciągliwe, to może być i pojutrze, i jeszcze dłużej. No tak, no tych rzeczy się nie wie, to... Do tych rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Jest ciekawa sprawa z takim wyrazem jak faddal, Proszę, proszę. Wschód ma to do siebie, że nie lubi tak uciąć, krótko powiedzieć nie. Nie to jest ofensywne, to jest wrogie. A więc nie możesz powiedzieć nie, ale musisz dać do zrozumienia, że nie możesz, nie chcesz i tak dalej. No to tutaj kwiecistość języka bardzo pomaga. No i również forma, spotykasz się z kimś, rozmawiasz, interesująca rozmowa, tak interesująca, że ten człowiek mówi Faddal, doszedłeś, mijasz, jesteś koło jego domu, on mówi Faddal, no i ty myślisz, że on cię zaprasza do twojego domu, bo Faddal to znaczy prosi, on pokazuje na swoje drzwi. Gdybyś za tym Faddal udał się do jego domu, to, to byłoby wielkie grubiaństwo. No, że narzucasz się jemu. Faddal to znaczy w tym wypadku, faddal to znaczy, że on już musi iść, on, on już ucieka, nie ma czasu, ale nie powie ci skończ, nie rozmawiajmy, ja nie mogę, tylko on cię zaprasza do swojego domu, żebyś ty powiedział, no nie, nie, innym razem teraz nie mogę i tak dalej.